Sanatorium Polex, mieszczące się w pięknym pałacyku Łazienki 2, udostępniło nowe pomieszczenie w części północnej z przeznaczeniem na własną jadalnię. Kuracjusze mają serwowane smaczne, urozmaicone, domowe posiłki, przygotowywane według receptury wyśmienitej kucharki, podczas których koncertuje pan Roman Czarniecki, grając na pianinie wspaniałe utwory. Czarniecki, jestem pianistą, który tu umila czas z kuracjuszą. Na przykład skrzypek na dachu. Od lat w sanatorium Polex umilam czas przy obiedzie, kolacji, grając na pianinie. A poza tym organizujemy spotkania ze znanymi ludźmi lub mniej, z zespołami muzycznymi. Jest też program Kuracjusze Kuracjuszom, który cieszy się no prawie że nadzwyczajnym powodzeniem. Są osoby bardzo utalentowane i czasami spontaniczne występy i także kilka osób zainspirowanych zostało tymi spotkaniami i sami wydali tomiki wierszy, czy nawet książkę jeden pan napisał. Ta muzyka przyciąga nas, przyciąga kuracjuszy do uzdrowiska i do sanatorium Polex od lat i gramy muzykę i poważniejszą, i bardzo lekką, i także każdy, żeby czuł się usatysfakcjonowany. Mamy także występy zespołu Barwy Lwowa. Jest to oczywiście pokaz sztuczek magicznych, czy tak zwanych magicznych, iluzja na wesoło. Jest wiele innych propozycji, choćby koncert Romantyki Czar, czy właśnie Kuracjusze Kuracjuszom. Także cieszymy się, że te gościnne progi Sanatorium Polex i pana inicjatywa pana dyrektora Krzysztofa Jarosza tak zaowocowały takimi wspaniałymi efektami.